Cześć, kochani, mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze, jesteście zdrowi. Tak zacznę jak zawsze, aczkolwiek mam świadomość, że nie jest dobrze. Nie mówiąc, że jest beznadziejnie i że tak samo jak ja, większość z Was żyje w strachu, żyje w lęku. Jesteście tak jak ja, zagubieni. Nie powiem, że od kilku dni nie wiem po prostu, co ze sobą zrobić, nie wiem, czym się zająć. Mam poczucie po prostu bez sensu dosłownie, że wszystko, co robię, nie ma jakiejś większej głębi i do niczego nie prowadzi. Po prostu jestem wystraszona tą całą sytuacją. Począwszy od sytuacji COVID-a, ilości zakażeń, które rosną, poprzez to, że nie ma miejsc w szpitalach, nie ma rąk do pracy, że nie ma respiratorów, że ludzie tracą pracę, że zamykają się kolejne działki, restauracje, fitnessy, i będą nas dalej zamykać, i będą nas izolować w domu i znowu po prostu będziemy siedzieć pozamykani. Myślę, że to się stanie na dniach poprzez protesty, poprzez po prostu język nienawiści, poprzez agresję, która jest teraz w ludziach. Ja powiem, że wróciłam właśnie z Katowic i nie byłam na proteście, bo po prostu załatwić normalne sprawy i po prostu to czuć, że ludzie są tak naładowani, że są tak agresywni, że to nawet czuć po prostu na drogach, jak trąbią na siebie, wyzywają. No naprawdę, ja dzisiaj byłam z 3 godziny w Katowicach i po prostu wróciłam z taką negatywną energią, że a ja zaraz, ja jestem taką osobą, która zaraz płacze, naprawdę. Ja jak jestem na przykład zła, czy coś jest nie tak, to ja po prostu wracałam z tych Katowic i miałam łzy w oczach. Co się dzieje i do czego zmierza w ogóle ten świat? I powiem Wam, bo pytacie się mnie też, żebym się wypowiedziała, co uważam, że my tutaj na tym YouTubie nie jesteśmy tylko i wyłącznie od pokazywania, wiecie, jakichś kosmetyków i ciuchów, tylko jak są takie sytuacje, to fajnie zabrać zdanie. Powiem Wam, że ja już się wypowiedziałam na Instagramie, co ja myślę, i tam jakby, że tak powiem, dalej w tym wszystkim uczestniczę. Natomiast bardzo szybko zmieniłam zdanie, stwierdziłam, że to nie był najlepszy pomysł, ale z drugiej strony sobie też pomyślałam, że wiecie, można udawać i mówić co innego, albo mówić to, co inni chcą usłyszeć, tylko że wtedy zatracamy siebie samych. I myślę też, że jeżeli ktoś nie obraża, albo ktokolwiek odchodzi z mojego kanału tylko dlatego, że się ze mną nie zgadza i że mamy odmienne zdanie, no to nie wiem, czy taka relacja jest warta po prostu zachodu, bo ja sobie tą relację przekładam na życie realne i jeżeli ktoś by mnie obraził, powyzywał tylko dlatego, że ja inaczej uważam, no to ja bym tą osobę na pewno ze swojego domu wyprosiła. Więc tak, więc powiem Wam, jeżeli chodzi o całą tą sytuację, to jest wiele rzeczy, które mi się nie podobają. Nie podoba mi się właśnie język nienawiści, nie podoba mi się to, że niszczone są pomniki, że niszczone są kościoły, że przerywane są msze święte, przekleństwa, wyzwiska. To mi się też nie podoba. Z drugiej strony mam świadomość, że już się po prostu miarka przebrała i że czasami po prostu bycie grzecznym i miłym nic nie daje. I z drugiej strony też mam taką świadomość, że my, kobiety, byłyśmy zawsze wychowywane, że musimy być grzeczne, musimy być miłe, musimy być kulturalne. Kobieta nie może przeklinać, bo jak po prostu przekleństwa jakby zabierają uroku kobiecie. No widocznie po prostu czasami tak trzeba i też rozumie kobiety, które w ten sposób wykazują swoją ekspresję, bo naprawdę, no, już było grzecznie, już było miło i się w końcu skończyło. Także rozumiem dwie strony, aczkolwiek tego nie popieram i nie uważam, żeby przerywanie mszy świętej czy po prostu wyzwiska były, no, po prostu czymś na miejscu, ale stawiam się też po drugiej stronie. Powiem wam również, że rozumiem każdą osobę, która jest przeciwko aborcji i absolutnie każdą z tych osób szanuję. I obojętnie, wiecie, co ta osoba przeżyła, ma prawo po prostu do takiego zdania. Cieszy mnie natomiast z całej tej sytuacji, że odzywają się matki osób, dzieci niepełnosprawnych. Matki zaczynają wychodzić z cienia i głośno krzyczeć, jak wygląda życie z dzieckiem niepełnosprawnym w państwie polskim. Bo zaczynając ogólnie od początku, to jeżeli
Jeżeli wprowadzamy całkowity zakaz aborcji, to moim zdaniem za tym powinny iść duża pomoc dla tych rodzin, dla tych matek, bardzo często wychowujących same dzieci, pomoc dla nich, dla rodzin, na rehabilitację. Myślę, że ani pomocy psychologicznej, ani pomocy psychologa, ani pomocy finansowej od Państwa nie mamy, więc cieszę się, że kobiety wychodzą i mówią głośno, jak to jest wychowywać dziecko niepełnosprawne, jakie to jest trudne, jakie to jest ciężkie, jak trzeba być po prostu świadomym tego, że jesteśmy gotowe poświęcić swoje życie dla swojego dziecka. I ja jestem, słuchajcie, za wyborem. Jestem za wyborem. I mimo tego, że jestem osobą wierzącą i myślę, że, chociaż nie było mi dane, więc nigdy nie mów nigdy, ale myślę, że ja bym się na aborcję nie zdecydowała. Natomiast chciałabym mieć świadomość, że mam takie prawo, że ja mogę sama zadecydować, bo wprowadzenie zakazu nie zmniejszy liczby aborcji. Po prostu ta aborcja przyjdzie do podziemia i te kobiety będą robiły to samo, tylko będą robiły to nielegalnie, albo będą wyjeżdżać poza granicę Polski. Także myślę, że jakby tutaj w tej kwestii totalnie nic się nie zmieni, bo jeżeli ktoś nie chce, to i tak nie usunie dziecka i urodzi dziecko z wadami letalnymi, bo będzie chciało się na przykład z tym dzieckiem pożegnać. Ja powiem Wam, że też miałam zajęcia na studiach i widziałam dużo takich płodów właśnie z wadami letalnymi, gdzie po prostu z brzucha wyrastała noga, albo dziecko nie miało, że tak powiem, głowy, mózgu. Powiem Wam, że ja na przykład nie wyobrażam sobie, że jakaś kobieta po prostu, czy ja wiem, że to jest dziecko i że jakby może ma się wtedy inne jakby emocje w sobie, natomiast myślę, że obraz właśnie, obraz takich wad letalnych może zostać do końca życia i spowodować olbrzymie spustoszenie w głowie. Także kochani, jeżeli chodzi o prawa kobiet, to jest to sytuacja bardzo ciężka i ja mówię, ja rozumiem obydwie strony, myślę też, że naprawdę każda kobieta powinna mieć prawo wyboru, bo może ja, może Ty sobie poradzimy, może mamy taki kodeks wartości, może mamy takie przekonania, natomiast ktoś sobie z tym po prostu nie poradzi. I dla niego donoszenie ciąży i urodzenie dziecka, które ma tak straszne właśnie wady letalne, które i tak albo w trakcie, albo parę godzin, parę dni po porodzie umrze, jest po prostu nie do przyjęcia, jest po prostu nie do zniesienia. I ja wiem, że niektórzy twierdzą, że takie dziecko nawet jak i tak żyje te kilka dni, bo wady letalne są wady, które po prostu powodują obumarcie płodu dziecka w trakcie ciąży lub zaraz w trakcie porodu, bądź zaraz po porodzie, kilka dni po porodzie. Więc teraz mi się przypomniało wypowiedź pewnej pani polityk, że dzieci z wadami letalnymi mają wsparcie psychologa. Tak, ostatnio, dzisiaj to chyba czytałam po prostu i myślę sobie, ręce cycki mi upadły do ziemi. No, także najpierw może zacznijmy od tego, co to są właśnie te wady letalne, a potem się wypowiadajmy. Co chcę Wam powiedzieć, to, że opowiem Wam historię, już opowiadałam ją na Instagramie, ale mówię, nie każdy mnie tam obserwuje. Sama badałam parę lat temu pacjentkę, która pacjentki w ciąży, między innymi jedna pacjentka przeszła szereg badań i wszystkie badania wskazywały na to, że jej dziecko się rozwija prawidłowo, nie rozwijają się płuca całkowicie i rezonans miał to potwierdzić. Niestety rezonans potwierdził to, że płuca po prostu, że dziecko ma nierozwinięte płuca i dziecko zaraz po porodzie po prostu się udusi, umrze i jakby nie ma na to wyjścia, nie ma na to rady, nie ma żadnej operacji, zabiegu. To dziecko na 100% się po prostu udusi, bo ma nierozwinięte płuca. I no to wiecie, to jakby nawet nie mogę sobie wyobrazić, co musiała czuć ta kobieta. Natomiast ona zdecydowała usunąć tą ciążę, ponieważ nie była w stanie psychicznie poradzić sobie z myślą, że rośnie jej brzuszek, że jej koleżanki, dziewczyny kupują ciuszki, przygotowują się na poród, malują pokój, a ona tak naprawdę wybiera sobie zamiast wózeczka to trumienkę dla dziecka. Także no to takie, powiem Wam, bardzo ciężka sytuacja, ale takie sytuacje się zdarzają, tylko my o tych nie wiemy sytuacjach, bo kobiety o tym nie mówią głośno. Teraz właśnie, teraz jest taki czas, że te kobiety wychodzą spod ziemi i więcej opowiadają o sobie, nie boją się powiedzieć o tym, że wychowywanie dziecka z dużą niepełnosprawnością jest
bardzo, bardzo trudne, a my tu mówimy z niepełnosprawnością, a wady letalne niektóre, to mówię, możecie sobie sami poczytać, jak to wygląda. No i taką podjęła decyzję, bo powiedziała, że ona po prostu, no, ona by albo wylądowała w psychiatryku, albo się po prostu, albo by się zabiła do końca jakby rozwiązania. Więc też trzeba wziąć, słuchajcie, pod uwagę, że każdy ma inną psychikę w każdym jakby aspekcie naszego życia. Nawet ja, kiedy rozmawiam z pacjentkami, kiedy przychodzą do mnie pacjentki, ja nigdy nie staram się przerzucać na pacjentkę na przykład swojej mapy wartości, swojej jakby, bo ja byłam pozytywnie nastawiona w trakcie choroby, w trakcie leczenia, no to co, ty nie potrafisz, ty się załamujesz, ty po prostu płaczesz poduszkę i tak dalej. Każdy ma inne podejście, inną psychikę, inne po prostu jakby poglądy też, bo ja na przykład całkowicie rozumiem osoby, które mówią, że to jest życie i my nie mamy prawa odbierać życia. Ja to rozumiem, że możesz w to wierzyć i to jest dla ciebie po prostu wyznacznikiem twojego człowieczeństwa, twojej wiary. I ja wiem, że ty byś w życiu się na to nie zdecydował. Dajmy prawo wyboru, dajmy możliwość wyboru, czy chcesz iść w tą stronę, czy chcesz iść w tamtą stronę, a nie decydujmy za kogoś, kto na przykład nie chce urodzić, nie chce po prostu czekać do rozwiązania. Tym bardziej pamiętajcie też, że czasy się trochę zmieniły, bo też do mnie wiele dziewczyn pisało, że no wiadomo, że medycyna się myli, że można zrobić źle badania. Tylko ja myślę, że wiecie, żeby jakby po pierwsze, że medycyna poszła bardzo do przodu i nawet taki rezonans, słuchajcie, to idealnie pokazuje po prostu. Może Wam kiedyś pokażę, jak wygląda właśnie taki rezonans dziecka w brzuszku mamy, więc ta diagnostyka się bardzo zmieniła, i myślę, że nikt też wiecie, nie podejmuje tutaj pochopnej decyzji. To jest szereg badań potwierdzających, powiedzmy, jedno i to samo. Są też wady genetyczne, które są przenoszone z pokolenia na pokolenie i o których kobiety na przykład wiedzą, że mają taką wadę genetyczną. Dobrze, także mam nadzieję, kochani, że się dołączycie, słuchajcie, tutaj do, że tak powiem, dyskusji. Zrobicie to w sposób kulturalny, z szacunkiem do drugiego człowieka, ponieważ komentarze chamskie, obrażające mnie, moje tutaj, moje poglądy, czy poglądy kogoś innego, no będą po prostu kasowane, więc się nawet nie wysilajcie. Wiem, co było na Instagramie, wiem, jaka była sieczka na Instagramie, jak niektóre osoby miały pretensje od po prostu tego, że właśnie, że się w ogóle wypowiedziałam, że mam inne zdanie, poprzez pisanie mi, że chcieliby, żebym, taki pan mi pisał, że fajnie, jakbym się poczuła, jakby mi rodzina na przykład dowiedziała się, że choruję, też wzięła, pokroiła i po prostu wzięła, dała do zmielenia i wyrzuciła jak szczochy w kiblu. No, także no, to są takie dyskusje, albo dyskusje z paniami, które na przykład mówią, że urodziły tam ileś tam dzieci, powiedzmy, i nawet nie wykonywały badań prenatalnych, bo i tak by nie usunęły, gdzie badania prenatalne to nie są badania, które mają tylko nam powiedzieć, czy po prostu dziecko zostaje, czy do usunięcia, tylko po prostu ma potwierdzić, że dziecko jest zdrowe, nie ma żadnych wad, bo często takie wady można leczyć, nawet w trakcie ciąży są operacje wykonywane, kiedy dziecko jest w łonie matki, czy zaraz po urodzeniu, także. No, także kochani, życzę Wam dużo miłości, dużo spokoju. Pamiętajcie, że o wiele więcej osiągniecie językiem miłości niż nienawiści. Tutaj moje zdanie jest niezmienne. Co do tego, ja słuchajcie, wracam do normalnego życia, w sensie normalnego. Po prostu jadę do firmy, będę pakować zaraz biżuterię, bo przyszła nowa biżuteria, będę pakować paczki dla Was, bo życie toczy się dalej. Trzeba pracować, trzeba zarabiać, trzeba utrzymywać dom. I też takie rzeczy będę Wam pokazywać po prostu we vlogach. Nie mówię, że się już nie odniosę w ogóle do jakiejś tam sytuacji i tak dalej, natomiast tutaj wyraziłam jasny mój punkt widzenia. Myślę, że, znaczy, i tak myślę, że niektórzy z Was po prostu odejdą i będą mnie tutaj, wiecie, hejtować za to, jak ja mogę tak myśleć i co ja w ogóle wiem. Przecież ja nie mam macicy, przecież ja nie rodziłam, że gówno wiem, gówno widziałam, nie byłam w takiej sytuacji. No właśnie, nie byłam w takiej sytuacji, ale kiedy słucham kobiety, które wychowują dzieci niepełnosprawne, to
to wiem, że sytuacja jest bardzo ciężka. Wiem, że sytuacja jest bardzo ciężka. Z drugiej strony też jakoś nie widzę kolejek po dzieci w domach adopcyjnych, kolejek po dzieci niepełnosprawne w domach adopcyjnych. Raczej takie dzieci niepełnosprawne, no niestety, nie oszukujmy się, nikt nie chce. Także tutaj po prostu odpowiedzcie sobie sami. I też nawołuję Was do jakiegoś, nie wiem, spokoju, do uśmiechania się, do wysłania pozytywnej energii, do dawania więcej miłości, do szacunku wzajemnego, do drugiego człowieka, drugiej kobiety. Jeżeli naprawdę, uwierzcie mi, że są takie sytuacje, ja jako osoba pracująca w szpitalu, mówię Wam, są tak trudne i ciężkie sytuacje, że mam się w głowie nie śni, więc po prostu też stawianie się, trzeba się czasami postawić w sytuacji innej kobiety, która może mieć prawo wyboru, bo nie jest taka jak ty i na przykład nie ma takiej twardej psychiki i ona po prostu nie da sobie z tym wszystkim rady. W ogóle strata, słuchajcie, dziecka i chore dziecko to są traumatyczne rzeczy. Ja mam, powiem Wam, znajomą, która osobę bardzo, bardzo wykształconą, słuchajcie, z doktoratem, która straciła dziecko zaraz po porodzie. I niestety no nie doszła do siebie totalnie, miała bardzo silną depresję, chciała popełnić samobójstwo, leczyła się w szpitalu psychiatrycznym do tego stopnia, słuchajcie, że musiała zrezygnować z pracy i ja nie mam teraz z nim kontaktu, ale no była to dla niej trauma życia, więc to tak tylko na sam koniec Wam powiem, żebyście po prostu mieli to na uwadze, że każdy przechodzi inaczej pewne sprawy, pewne rzeczy, trzeba mieć otwarte serce, trzeba mieć otwarty umysł i cieszę się, że niektórzy, że nawet siostry zakonne i księża wypowiadają się w tej kwestii, że oczywiście, oczywiście wiara nasza, wiara katolicka no jakby jest całkowicie za aborcją, co jest zrozumiałe, ale pojawia się coś takiego jak człowieczeństwo i też dbanie o zdrowie drugiego człowieka i też aspekty medyczne, także to wszystko biorąc pod uwagę i łącząc, dla mnie jest, daje jedną odpowiedź. Jestem ciekawa, mówię, Waszego zdania, tylko proszę, żebyście zachowali spokój, żebyście zachowali naprawdę taką kulturę w tych komentarzach. Mam nadzieję, że po prostu podzielimy się swoją opinią. Kochani, całuję, ściskam i zapraszam już na vlogi, które będą, myślę, normalne, życiowe, codzienne, po prostu takie dla oderwania głowy. Tak właśnie teraz chcę, teraz tak właśnie teraz potrzebuję, żeby nagrywać Wam po prostu tak, po prostu zwyczajnie, normalnie w świecie. Buziaczki, kochani, całuję Was bardzo, ściskam i trzymajcie się, bądźcie dzielni i kochajcie się, po prostu się kochajcie nawzajem.